Nie uwierzycie, nocą jadę nagrywać teledysk do rapu z Buku i jeszcze jednego rapera, nazwy nie zapamiętałem. Nie dość, że po nocy, to jeszcze w deszczu. Jak to się uda, tego nie wiem. Jadę. Będę cały zgnojony, a czy na kole się uda polatać tam, żeby nagrali, to też nie wiem. Od razu odpowiem na te, na komentarze. Pytał ktoś, czy legalne jest wystawianie rąk, czy zmianie kierunku ruchu, czyli zamiast kierunkowskazu. Słuchajcie, powyżej 1986 roku sprzęt muszą być zamontowane kierunkowskazy, no to nie mamy. Starsze motocykle można wtedy używać rąk. Jestem ciekawy, czy da radę wyrywać na koło, jak chcą nagrać mnie. Nie da rady. Także masaj, zapomnij. No zobaczymy, chyba że tam będzie inna nawierzchnia. Ciekawie. No jestem ciekawy, czy znajdę to miejsce. Podobno kłady mają też przyjechać. Zobaczymy, kto na ile odważny jest. Nocą po deszczu latać. Czyli dobrze. Lecę w prawo. Zaraz jeszcze dwa, trzy kłady przyjadą. Siema. Co tam?
Kurde, obawiam się, że z koła będzie nici, bo kurde się ślizga na tym koło, wiesz? Co się ślizga? No. Tak? No. Na mokrym tak. No, bo to na mokrym to wiesz. Chłopacy napisali, że za 5 minut będą. Dobra. A ja obczaję drogę, czy to w ogóle można coś podnieść. Podrywać jak się chce, a tak to, ale mam nadzieję, że coś masy nagrał. Chłopaki. Dobra, możecie jeszcze w niego
inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.